To miał być zwykły dzień spędzony nad wodą. Trochę kajaków, trochę gadania ze starym kumplem, kawka, foteczka na Instagram i do domu. Jednak to, co wydarzyło się potem, nie ma nic wspólnego ze zwykłym dniem. W tym roku wszyscy trenujący na siłowni mają podgórkę. Najpierw zamknięte lasy, potem siłownie, potem granice i wyjazd na plażę i zaprezentowanie fajnej kraty na brzuchu stanęły pod znakiem zapytania. Jest wiele osób, które stwierdziły, że w takim razie po co się starać, po co trenować, po co się wysilać, skoro i tak nie można się zaprezentować na plaży. Ale na szczęście na tym kanale są osoby, które chcą być sprawne, silne, zwinne i zdrowe, a dobry wygląd jest dla nich efektem ubocznym tego aktywnego stylu życia. I właśnie dla tych osób dzisiaj pokażę jeden ze sposobów na spędzanie wolnego czasu, szczególnie w wakacje. Drodzy Państwo, ja nazywam się Damian Bugański i zapraszam Was na odcinek pod tytułem Człowiek kontra kajakarstwo górskie. Zapraszam. Krzysztof Jakubowski, medalista Mistrzostw Polski w kajakarstwie górskim, założyciel firmy Riven Sport, organizującej spływy kajakowe, szkolenia oraz wyjazdy kajakowe. Krzysiek najpierw opowiedział mi, na czym polega kajakarstwo górskie, a potem wrzucił na głęboką wodę i pokazał, jak sobie w niej poradzić. Posłuchajcie naszej rozmowy, a potem zobaczcie, jak zwykły, początkujący w kajakarstwie człowiek mierzy się z górską rzeką. Ja mam takie skojarzenie, że na kajak to można sobie wyjść na Wisłę w Krakowie i koło Wawelu się tam pobujać, żeby zrobić zdjęcie. Czym się różni właśnie takie kajakarstwo, które ja znam, od tego, co będziemy robić dziś? No głównie to kajakarstwo górskie różni się tym od zwykłego pływania na kajaku, że pływamy po rzekach górskich, tak? Kajaki mają inną budowę, jak zauważyłeś, są krótkie, bardzo wyporne, pozwalają na różne ewolucje, nawet te ekstremalne, takie jak skoki z wodospadów. No, dobra, dzisiaj nie mamy tutaj wodospadu, ale też myślę, że będzie spoko. A jak się ktoś chce wybrać na kajak, i tak jak ja, i chce spróbować pierwszy raz, to czy musi się jakoś szczególnie przygotować, jakieś ćwiczenia robić, albo nie wiem, jest jakaś granica, że jak nie potrafisz się 5 razy podciągnąć, to w ogóle nie przychodź? Jak to jest? Słuchaj, no z kajakarstwem górskim jest tak jak z, powiedzmy, z jazdą na rowerze. Każdy może jeździć. Teraz twoim tylko, od ciebie zależy po jakich trasach będziesz jeździć. Tak samo jest. Będzie jakość tej jazdy. Dokładnie, tak samo jest z kajakarstwem górskim. Jest to sport dla każdego. Wbrew pozorom nawet na nasze kursy przychodzą ludzie starsi w wieku 70 lat i dochodzą do granicy WW3, czyli już takiej powiedzmy bardziej ekstremalnej. Okej, a najmłodsi to? Najmłodsi to są 7-latkowie. Oni też. Szybko łapią, tak. Dzieciaki łapią, nie ma granic, tak. Wiadomo, że osoby bardziej wysportowane szybciej będą ogarniały podstawy, no ale tak jak mówię, jest to sport dla każdego, każdy może spróbować i każdy może sobie wybrać odpowiedni odcinek na rzece, nawet taki jak tutaj, spokojny i pobawić się na tych kajaczkach. Czyli nawet jeśli ktoś nie trenuje, nie chodzi na siłownię, ale ogląda ten materiał i sobie myśli, kurde, spróbowałbym, to jest to też dla niego, tak? Dobrze rozumiem. Tak, wystarczy podstawowa umiejętność pływania w pław, żeby znaleźć się na wodzie i spróbować kajakarstwa. Teraz będzie spełnienie marzeń z dzieciństwa, czyli przepłynięcie w pław toru kajakowego. No zobaczcie sami, no. Dawaj.
udało. Nie wiem, jak to widać, jak się to ogląda, ale patrząc z boku, to się wydawało, że taki no jest prąd, ale nie jakiś taki hardkorowy. Ale jak już się tam płynie, to jest dwa razy większy niż w rzeczywistości. To w takim razie, a da się to w ogóle ogarnąć w jeden dzień i mieć w jeden dzień frajdę z tego, czy raczej ciężko? Bo ja pamiętam na przykład, jak wybrałem się pierwszy raz na deskę, na snowboard, no to jeden dzień to ciężko mi było drugi raz w ogóle się wybrać, bo tak otłukłem tyłek, że było ciężko. Ale to jest ważne, też poszedłem sam, bo stwierdziłem, że sam się nauczę najlepiej. No to jest częsty błąd. Jesteś trenerem personalnym, tak? Także wiesz, że samemu dochodzi się do pewnych umiejętności dużo dłużej niż pod okiem profesjonalisty. Tak? Się można nauczyć przy okazji. Tak, uczymy się błędów. No i kajakarstwo górskie jest akurat takim sportem, gdzie samemu jest bardzo ciężko dojść do nawet takiego podstawowego poziomu. Sugerujemy, aby robić to jednak pod okiem osoby doświadczonej, instruktora, żeby nie zrobić sobie krzywdy, po pierwsze, a po drugie, żeby wyciągnąć z takich lekcji jak najwięcej. Tak, żeby się nauczyć, nie? A nie tam nauczyć błędnie. Dokładnie. A czy jest szansa nauczyć się kajakarstwa górskiego w jeden dzień? No nie, tak? Ale na pewno... Kurde, na pewno, ja mam jeden dzień dzisiaj. No, na pewno możesz przez ten jeden dzień mieć frajdę z tego. Tak. Można złapać zajawkę, która po prostu później popchnie nas dalej do tego, żeby jeszcze się tym bawić i jeszcze głębiej wchodzić i jeszcze więcej korzystać, żeby się po prostu coraz więcej uczyć i coraz większą mieć z tego radochę. Dobra, a weźmy pod uwagę, że ktoś się wkręca, jest jeden dzień, nie nauczył się, idzie kolejny raz, ta pasja się w nim rozwija, ta zajawka jest coraz fajniejsza. No to gdzie jest taka granica, gdzie ten laik właśnie może się tym wszystkim cieszyć, ale w taki sposób bezpieczny? A gdzie jest granica, gdzie zaczyna się już sport ekstremalny, gdzie już jest, nie wiem, duże ryzyko i tak dalej, gdzie nie każdy powinien zmierzać, jeśli nie jest przygotowany do tego i tak dalej? To jest takie pytanie dość ciężkie, ponieważ no, rzeka górska każda może być niebezpieczna. No tak, my sugerujemy, aby bezpiecznie poruszać się po rzekach górskich. To jest taka WW3 skala trudności. Jest to odpowiednik toru kajakarstwa górskiego, który tutaj się znajduje, na który będziesz miał okazję wskoczyć. I to jest taka granica, powiedzmy, bezpieczna. Tak? Oczywiście, jeżeli jest ktoś z nami na wodzie. Przypominamy, że takiego sportu nie uprawiamy w pojedynkę. Tak, dobra. No to ja w takim razie jestem w towarzystwie tutaj najlepszych osób, które mnie będą uczyć. Sprawdźmy się. Dobra, Damian, to teraz tak, wejdziesz sobie do kajaczka, zapniesz fartuch, także wskakuj, pokażę Ci, jak to się robi. Tą gumę naciągasz tutaj od samego tyłu i ta pętelka zawsze musi być na wierzchu. Ok, to teraz robimy sobie taką próbną kabinę. Kabina to jest nic innego jak bezpieczny sposób wychodzenia z kajaka. Ok, w jaki sposób to robimy? Wyobrażasz sobie, że płyniesz rzeką, nagle zdarza się wywrotka. Pierwsze, co musisz zrobić, to pochylić się mocno do przodu. Pochylam się do przodu po to, aby wszystkie ewentualne uderzenia przyjąć na kaski, na kamizelkę. Tak? W tej pozycji szukamy pętelki i zrywamy fartuch. Zrywasz fartuch, nogi idą do środka i wypadniesz z kajaku. Tak? To jest kabina, także zaraz Cię to będzie czekać tutaj już na wodzie. Zapnij sobie fartuch. Do piersi. Chyba mi to nie przejdzie. Wsuwa się do wody. Spokojnie. I na 3-4 robisz wywrotkę, zrywasz fartu i wychodzisz. A wiesz, co? Wiosłem się nie przejdzie. Gotowy? O. Elegancko. Masz to już za sobą. Proszę, w sytuacji wywrotki, czy to będzie, wiesz, tutaj na takiej wodzie, czy gdzieś tam, pierwsze co robisz, jak się wywracasz, starasz się wiosło wyrzucić na brzeg, żeby nie uciekło, a potem łapiesz sobie kajak gdzieś do najbliższej cofki.
No wywrotne to troszkę. Fajnie było. Przepłynąłem prawie jak les. Parę metrów. Ruszyć. No ja cię delikatnie pchnąłem, tak. I akurat zrobiłeś przekrój. Tak, tak, tak. No. Nabrałem powietrza, myślę, dobra. No, 3 sekundy, no, no. Już byłeś na powierzchni. Tak, tak, no fajnie. Nie, no elegancko, elegancko. Teraz spoko, bo wiesz, to jakby nie miałem takiej dezorientacji, co się w ogóle stanie, tylko w miarę... No miałem farta też, że mnie, wiesz, nie... No, jakbym się gdzieś tam lekko przechylił, to poleciał, ale to jakoś ogarnął. Jak spoko. Na pierwszy dzień jest mi dobrze. Dobrze, dobrze, spoko, fajnie. Bardzo fajnie. Od razu powiedzieć, że Damian został rzucony na głęboką wodę od razu. Chcieliśmy sprawdzić jego... Zwykle tak nie robią, to tak dla mnie wyjątek. Także... Dobrze, nie? To tak jak normalnie się trenuje na siłowni po to, żeby później w jakimś sporcie móc się wykazać, no to tutaj chłopaki mówią, że to jest dopiero przedsmak tego, co jest najfajniejsze w tych kajakach, więc zobaczymy, co tam dalej, co będziemy robić. Why do we put each other through hell? Why can't we just get over ourselves? I know I should. You cast your spell and I went under. I know the laughter and the pain. Will I ever love again? I don't know if I can take it anymore. Yeah, so I stay here and hold my heart when you walk out the door. Yeah. Kajaki kajakami, ale jednak nie mogłem się powstrzymać. Ej, nie mogłem się zdecydować, czy robię śrubę, czy zwykłe salto. I zrobiłem pół śruby, jeszcze raz. Kajaki kajakami, ale jednak nie mogłem się powstrzymać. Krzysztof Lipień. Mimo że od poniedziałku do piątku prowadzi zwykłe biurowe życie, w weekendy razem ze swoją watahą rusza ku przygodzie. Chodzi i biega po górach, uprawia kanioning, kajakarstwo górskie, skitouring, co pozwala mu naładować baterię na cały nadchodzący tydzień. Ścigaliśmy się na torze, jakoś to przetrwałem. Co teraz? Słuchaj Damian, no teraz zabieramy się razem tutaj z Krzysiem na psiom Dunajca, żebyś zobaczył i doznał tej całej przyjemności z tego uprawiania tego sportu, czym to jest, czyli po prostu spędzanie wolnego czasu na łonie natury. Ja myślę, że będzie to dla was petarda i dla twoich widzów. No i ekstra, idziemy. Lecimy. To be other than right here.
cały dzień na kajakach za mną, poćwiczyłem na torze, jakoś to przetrwałem, później byłem na rzece górskiej i dla mnie to była naprawdę super atrakcyjna przygoda, więc mnie przekonywać nie musisz, ale przekonaj tych ludzi, którzy sobie to teraz oglądają i mają taką myśl, że kurde, po co ja się będę męczył na rzece jak Bugański, jak mogę sobie to oglądać. Przekonaj ich, że warto. Słuchaj Damian, warto przede wszystkim dlatego, że jest to twoja pasja i w jakikolwiek sposób byś tego nie robił, cokolwiek byś nie robił, najważniejsze jest, żebyś się spełniał. Dla nas kajakarstwo jest pasją, od której zaczęliśmy i każdy wyjazd na kajaki, każdy wyjazd na jakąś głębszą rzekę to jest ładowanie baterii. Za każdym razem każdy z nas wraca do biura i wraca naładowany taką energią, dzięki której może pociągnąć następny tydzień do następnego wyjazdu. Dla nas to jest po prostu super zajawka. No właśnie, bo wy nie jesteście sportowcami, tak jak wcześniej mówiłeś, a robicie takie rzeczy weekendowo, nieźle. Dlatego to uprawiamy, żeby ładować baterie. To jest klucz. To jest klucz dla każdego człowieka, który siedzi cały tydzień przy biurku, że żyje tym, żeby wyskoczyć w weekend i zrobić coś dla siebie wspólnie z super ekipą i po prostu dobrze się bawić. Jasne, dobra. Bardzo dziękuję.